Cześć, tutaj Kamila i witam Was na kanale Amoreo. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o alternatywach dla tradycyjnego wieczoru panieńskiego. Zostańcie ze mną i zaczynamy! Która z nas nie marzy o niezapomnianym wieczorze panieńskim? Jest to ostatnia impreza, na którą panna młoda przychodzi jeszcze jako panna. Takie huczne celebrowanie wieczoru panieńskiego przyszło do nas w latach 90. XX wieku. Przeważnie taka impreza kojarzy nam się z dużą ilością alkoholu i tańcami do białego rana. Jednak coraz częściej świadkowe oraz przyjaciółki panny młodej wybierają nieco inne rozwiązania. Tutaj należy wziąć pod uwagę, co lubi nasza panna młoda, jaki jest jej charakter i jaka impreza sprawi jej przyjemność. Dlatego przygotowałam dla Was kilka alternatyw dla tradycyjnego wieczoru panieńskiego. Kto powiedział, że sporty ekstremalne są zarezerwowane tylko dla mężczyzn? Jeśli panna młoda jest odważna, lubi ryzyko i chce troszkę inaczej spędzić ten dzień, to proponuję Wam wypożyczenie quadów, pójście na ściankę spinaczkową albo pójście na paintball. A dla tych bardziej odważnych proponuję skok ze spadochronem lub na bungee. Opcji jest sporo. Impreza tematyczna. Jeśli Wy, jak i panna młoda, nie jesteście fankami klasycznych przyjęć panieńskich, to może warto zastanowić się nad imprezą tematyczną w domu. Możecie założyć piękne, długie sukienki, ładnie się pomalować, założyć szpilki, do tego szampan i mamy imprezę w stylu Hollywood. Albo, co powiecie na lato 80. lub w stylu hawajskim, opcji jest naprawdę sporo. Wszystko zależy od Was. Przygotujcie piękne dekoracje i bawcie się do białego rana. Glamping. Glamping pochodzi od angielskich słów glamour oraz camping. Są to ekskluzywne campingi, innego rodzaju hotele. Może pamiętacie scenę z najnowszej części Bridget Jones, która była na festiwalu i tam mogliśmy zobaczyć tego rodzaju namioty. Jeśli wybierzecie taką opcję, zapewniam Was, że odpoczniecie, zrelaksujecie się i zjecie coś pysznego. W Polsce mamy tylko kilka takich miejsc, ale jestem pewna, że znajdziecie coś odpowiedniego dla siebie. Warsztaty kulinarne. Nic tak nie łączy ludzi jak wspólne gotowanie. Jeśli Wasza panna młoda kocha gotować, uważam, że jest to coś, co jej się spodoba. Przyjaciółki obok, świetny szef kuchni i smaki z różnych części świata. Kuchnia tajska, kuchnia włoska, a może chcecie się nauczyć, jak zrobić sushi. Wszystko zależy od Was. Na pewno nikt nie wyjdzie głodny, a przyszła panna młoda będzie mogła się pochwalić nowymi trikami przed mężem. Piżama party. Piżama zamiast sukienki, kapcie zamiast niewygodnych szpilek, paczka chipsów, Wasze ulubione wino i rozmowy do rana. Uważam, że jest to super opcja, jeśli Wasza panna młoda nie do końca czuje się w klimatach tradycyjnych wieczorów panieńskich. Myślę, że jest to coś, co jej się spodoba. Możecie zrobić sobie wieczór filmowy albo potańczyć do Waszych ulubionych piosenek z lat dzieciństwa. Opcji jest naprawdę sporo, do tego rozmowy do rana i wieczór udany. Kurs tańca jest tu jedna z coraz to popularniejszych form spędzania wieczoru panieńskiego. Gwarantuję, że będziecie się super bawić. Taniec brzucha, latino dance, a może zumba. Jestem pewna, że nauczycie się fajnych kroków, które mogą przydać Wam się podczas wesela. A jeśli chcecie, możecie także przygotować specjalny układ, który zaprezentujecie gościom i panu młodemu. Festiwal muzyczny. Jeśli Wasza panna młoda bierze ślub latem i lubi tego rodzaju imprezy, gwarantuję, że będziecie się super bawiły. Długie letnie wieczory, najlepsze przyjaciółki i ulubieni wykonawcy. Czy może być coś fajniejszego? Weekend spa. Planowanie wesela dla przyszłej panny młodej jest bardzo stresujące. Każdy z nas chce, aby wszystko było idealnie zaplanowane i odbyło się tak, jak tego chcemy. Dlatego dzień lub weekend spa uważam, że będzie bardzo fajną propozycją dla przyszłej panny młodej. Kąpiele w jacuzzi, masaże, a do tego zabiegi kosmetyczne. Uważam, że jest to super opcja dla panny młodej, żeby troszkę się odstresowała i zapomniała chociaż na chwilkę o tym stresującym dniu. To wszystko sprawi, że nie tylko się odpręży, ale w dniu ślubu będzie wyglądała pięknie i promiennie. Impreza w ogrodzie.
jeśli Wasza panna młoda bierze ślub latem i nie jest przekonana do tradycyjnych wieczorów panieńskich, możecie zorganizować dla niej imprezę w ogrodzie. Zamówcie Wasze ulubione jedzenie, przygotujcie piękne dekoracje, do tego butelki szampana i rozmowy do rana. A jeśli chcecie, rozłóżcie poduszki i włączcie Wasze ulubione filmy. Uważam, że taki wieczór sprawdzi się idealnie, a Wasza panna młoda będzie zachwycona. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że spodobały Wam się przedstawione przeze mnie propozycje. Jeśli któraś szczególnie przypadła Wam do gustu, to zostawcie nam komentarz na dole. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, obserwować nas na Instagramie, Facebooku, TikToku, a także dołączajcie do naszych grup ślubnych. Dziękuję Wam za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!